Siema, ja jestem Olgier the Player, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj Pet Simulator, kolejny odcinek. Najpierw sobie jeszcze zrobię te pety. Może pójdzie? Tak, poszedł, dobra git. Po prostu chciałbym z wami pogadać na temat tego, pewnie już od innych youtuberów wiecie i po tym. Dalej jest Christmas Event. W sumie ja nie wiem, dlaczego to jest. Jeżeli chcecie mi powiedzieć, no to możecie pisać w komentarzu. Ogólnie dla mnie to jest śmieszne pisać, że update będzie o 18, a potem go nie ma. Nie wiem, czy pojechał na wakacje, czy co. Coś takiego słyszałem, ale myślę, że to nie musi być prawdą, że on coś ma, jakieś wakacje swoje czy coś, bo jednak z czegoś się utrzymuje, tak? No, a teraz to przesadziłem, ale ma grę na Robloxie, o którą dba zwyczajnie. Tak w ogóle to kupiłem bank, potem wam go pokażę. Mam najsłabszy. To jest tak nieopłacalne. I to ja właśnie tego peta, tego North Pole Wolf Legendary, sprzedałem na bank 10 takich za 3 miliony. Bo to jest kompletnie mi niepotrzebne. No wiadomo, można sobie przerobić to na biliony, ale na pewno będę to przerabiał. W sumie mogę to zrobić zaraz. Ja już szybko, panicznie wykorzystuję te ostatnie moje pierniczki. No to jest bank, może jakiś pewnie jest, to są gemy. Pójdźmy na trading plażę. Tak, zdecydowanie. To jest dobry pomysł. Big Games. Ładuj się, ładuj. Dobra, jesteśmy. Rozwijam się w tym Pet Simulator. Ogólnie tak. Robiłem mały indeks. Naprawdę. Zmieniłem sobie po prostu. Chciałem mieć bardzo 6 na 6 petów. No i się udało. No jest teraz trochę tego indeksu, faktycznie. Few spec jeszcze. Mam pomysł. Chciałbym to zrobić. Dobra, nie. To na inny odcinek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Robię to. Niech będzie teraz. 6 Dark Matter Elfów Fuse. O Boże, co ja teraz robię? Dobra. 3. No chłopie, no taką chwilę psujesz. 3, 4. Jest. Za dobre pety! Ojej, no dobra. W sumie może nawet i to lepiej. Tego mi się nie podoba. Więc może sobie tak. O, teraz jest git nawet. Teraz jest git. Może nie są to jakieś najlepsze enchanty, ale wolę takie. Dark Matter, make... Syk. No ogólnie 3 już takie mi się robią. Nie wiem, jakby jakiś widz chciał kupić coś ode mnie, czy dołączyć do banku, nie wiem, zapraszajcie oczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie, to jeszcze nie. Jeszcze nie widzowie.
Dobra, no to wracam jeszcze tam do normalnego. W ogóle zauważyłem, że Pet Simulator to nie chcę brzydko mówić, ale jest pay to win. Zdecydowanie. Bo otworzyłem wczoraj 1000 tych jajek. Tych właśnie w Christmas Event najlepszych jajek. No i niezbyt niezbyt. Nie wyleciał mi żaden mitikal. A dlaczego mi nie wyleciał żaden mitikal? A tu jest odpowiedź. Tu jest inclusive. Możemy go kupić za 5000. Panki za 1200. 8 pets, Magic X. To już jest to. To już jest to. Triple X. To jeszcze nie do końca to. VIP i Mythical Hunter w końcu. To jest po prostu niedorzeczne. No, można tak powiedzieć. Tak samo jak niedorzeczne są ceny diamentów w sklepie. 100 tysięcy diamentów, 195 robuxów. Tragedia. Tak jest 100 tysięcy. Ja sobie wchodzę w Robloxa codziennie i odbieram za darmo. W sumie już się tepnę i sobie pofarmię trochę w my inclusive shop. Triple damage, triple coin i start. No to mówię, to jest niedorzeczne i żeby zdobyć dobrego peta, żeby jakoś się wybić, no to bardzo trudne jest zdobycie robuxów za darmo. Da się. Nie można powiedzieć. Dla chcącego nic trudnego. Da się. Więc teraz powiecie, idź te kup do sklepu. No ale ja tłumaczę. Pay to win. Zrobił mocnego indeksa. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mocny. Ogólnie na pewno będę farmił na tą skrzynkę i zostawię ją na jakiś czas, żeby się rozwaliła. Żebym miał jakiś przyrobek tego wszystkiego. Nie wiem, jakie są dobre sposoby na gemy. Można zawsze kupić za gemy ekskluzywa. To na pewno ułatwi wszystko, no ale najtańszy ekskluzyw to jest w tym momencie. Gdzie to jest? O, 599. Otter. O, no to takie. Niby okej, oferta, ale jednak nie jest najłatwiejsze nazbierać tyle robuxów. Może tak powiem. No tak jest akurat. Chociaż jest to dobra opcja na zdobycie gemów, na przykład. Ogólnie mogę nagrać odcinek, w którym pokażę stronki na jakieś darmowe robuxy, ale no to i tak nie są jakieś wielkie robuxy, że będziecie po nie wiadomo ile robuxów zdobywać. I co jest? Kto to rozwala? Czy to jest ten typ? Chłopcy stanął na środku i niszczy to jak nie wiem co.
Dobra. Myślę, że możemy już zakończyć ten odcinek. Pogadałem sobie. Dobra, pa.